Siemanko, moi kochani, z tej strony Morfeusz. Witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2 Stay Human na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy dokładnie w tym samiuśkim miejscu, gdzie poprzednio. Sekundeczkę, ja sobie tylko... Okej. Dokładnie to samo miejsce, co poprzednio. Z tym, że tutaj... O! Mamy jeszcze jakieś... Niby to graty do pozbierania. O, i można z nią porozmawiać. Nie przyzwyczajaj się. Nie szukamy nowego lokatora. Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie, ha, ha, ha. To bandyta, wiesz? Aha. Składasz lampy UV, co? Te. Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. Dobra, dobra. Chcesz, żeby Jana znów zrobiła ci kuku? Przepraszam. Jana? Chyba cię przestraszyłem. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kwita. Jana. Co to za miejsce? Nasz dom, nasz warsztat. Nasz cały świat, można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. Ej, Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona. Więc mogę sobie pozwolić na większą otwartość. Okej. Serwować ci herbatę. Ale tego nie zrobię. Kumasz, o co mi chodzi? Czy muszę ci to wyłożyć? Tak, dobra, już lezę. Jezu, oś ty. Ech. Witamy w raju. Nieźle. Gdzie jest ten dno? W tamtą stronę. W centrum. Za tymi zwołami Heavy. Musisz pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Villedor reagują na zagrożenie. No tak. Norma. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O kurde. O, mordę. Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Villedor też odizolowali. Zniszczyli no. Mury. Zamknęli nas. I właśnie to jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. Chociaż widoczki są przepiękne, podążaj za Hakonem. Tutaj. To i tak. Dobra. I tak to wszystko. Chlub. Hej, sprawny jesteś. Było się w wojsku. Oddziały specjalne. Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Koordynację. Dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem taksą. Ała! To się nazywa upadek. I chuj. No, dawaj! Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Aha, to mi go daj. Dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Nie za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł.
O! Poproszę. Poproszę. O! Kasa. A to co, miodek? Nice. O. Pióro, dobra. A tu jeszcze są rzeczy. To też? Nie. A tam jest Hakon jeszcze, o boź. Dlaczego mi pomagasz? Ech. Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. Nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Okej, zagajniki dachowe. W trakcie przemierzania Villador wypatruj zagajników dachowych. Miejsc pełnych roślinności, które rozpoznasz dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Miejsca te to świetne źródło miodu, rumianku i innych zasobów, dzięki którym wytworzysz leki i inne przedmioty jednorazowe. Jeśli znajdziesz się w potrzebie, być może trafisz w nich także na jakąś broń. Okej. Aha. Ludzie zostawiają w takich Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. No to dawaj. Lecimy w takim wypadku. Tutaj nie będę wam przewijać tego ze względu na to, że tu zaraz będą że tak powiem cutscenka, która nas interesuje. Hop hop. Juhu. No. Początek troszeczkę znam, a potem już gorzej. O. Czyli macie tu armię? Ach, stróżowie. Ludzi też tak traktują. Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A sprawnie im poszło. Ta, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Okej. To brzmi znajomo, w sumie. Sporo twardziej wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Dobra. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina. A ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. No. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. Fajny masz żółty plecaczek. Podoba mi się jego żółty plecaczek. No.
No. No i tak to właśnie, zobaczcie, tutaj wygląda. Po całości, o, on zarażony. Moglibyśmy wejść tam. Oby obyło się bez niespodzianek. I tak dalej. Ale... Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko. Otwieraj skrzynię. No. Otwórz. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. No niestety. Chwila. Nie, zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? To masz. Miasto jak własną kieszeń. Sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Dobra. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w Rybim Oku coś wiedzą. No, przekonamy się. O cholercia. Ja pierdolę, zaspaliśmy. Plan B, spierdolę. Aiden, jesteś tam? Te jeszcze. Znajdźmy lampę UV. Bazar. Damy radę. Za mną, chodź. No to, okej. Okay. Światło UV to symbol bezpieczeństwa nocą. To jedyna rzecz, która gwarantuje ochronę przed zarażonymi, dlatego wypatruj go, kiedy uciekasz w pościgu. Przytrzymaj kół, by użyć zmysłu przetrwania i oznaczyć w nocy najbliższe źródło światła UV ikoną słoneczka fioletowego. Okej, no to let's go. Jest tam. Są blisko. Dawaj. No to tutaj, że tak powiem, nie będę wydziwiać. I zobaczmy, co nam... O, chłopie, ty masz skok. Widzieliście ten glitch? Bo to nie było normalne. Jeszcze trochę. Go. Okej. Halo. Stój w świetle. Hakon. No dalej. Otwierać już. Hakon, wyjedz idzie. Wyjedz idzie. Biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać biomarker. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie! O kurczę. Otwórz! Nie zapowiada się zbyt ciekawie. O kurde. Ty jebany. O w mordę. Nie ma czasu, biegnij. Go. Tak, i teraz trzeba uważać. Szybko, zaraz nas dorwą. Nie odwracaj się, biegnij. Mhm. Szybciej. Jest ich coraz więcej, Aiden. No, co ty nie powiesz? Kurczę, Hakon. Już blisko. Tam będzie bezpiecznie. Udało się.
Nie lubią cię. Kilian! Zajmij ich! Kilian! Kurwa! Kilian! Otwórz! Kilian! Żebyś się wyjebał rano o moje złoto. No to let's go. Poziom 1 z 4 pościgu. Cholera, ile ich jest? No, przeszukuj żeś to szybciej. Okej. Hakon, otwórz te drzwi! Staram się. Kilian! Wiem, że tam jesteś! No, przeszukuj. To już wszyscy? Chyba tak. Pościg dobiegł końca. Nice. Upsi. Chyba się nam udało. Ja pierdolę, Kilian. Jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. Poszli stąd. Popatrz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Wpuść nas, to się dowiesz. Tak szeroki, źrenicy cały spocony. Przyladłeś się tu przemienić? Nie muszę patrzeć na biomarker. Taki jesteś mądry, to może coś z tym zrobisz. Nie mam biomarkera. Kiedyś pomagaliśmy ludziom, Kilian. Ech. Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie... A zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Hakon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Poszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Sukinsyn. I co teraz? Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Hakon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Nie słuchaj tego głąba. Jezu. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. Okej. A mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych biegaczy,
hakonów czy dylematów. Dobre sobie, dobre. Okej, no. Poczekajmy w takim wypadku. Co nam innego zostaje? O kurde. Bardzo śmieszne. Udało ci się? Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. No dobra. Zobaczmy, czy u Kiliana jeszcze możemy coś ciekawego znaleźć. Chyba nie. Dobra. Nocą miasto jest pełne zarażonych. Bezpieczniej jest wtedy przemieszczać się głównie po dachach. Gdy znajdziesz się na poziomie ulicy, za wszelką cenę unikaj wyjców. Jeśli cię zobaczą, zaalarmują innych zarażonych i rozpoczną pościg. Podczas pościgu rozglądaj się za kryjówkami na dachach lub schroń się w świetle UV. Okej. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. No to let's go. A tu jest ich aż trzech, widzę. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w szóstym miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No wiesz, taki czy inny, lepiej mieć dziecko niż go nie mieć, nie? Szpula. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Dobra, mamy... Mamy autobus. Chyba się nawet udało... przebić się niezauważonym. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Mhm. Okej. Duży budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa kurna. Okej. Nic nowego w sumie w takich sytuacjach. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. Kajżeś jest tam. O, bądź. O, ale poczekaj, ja sobie śmietnik jeszcze przeszukam, co ty na to? 7 złomu, wow. Ale tu też śmietnik i kolejne 7 złomu, nice. Gdzie ten chopek? O! Zamknięte. Umiesz otwierać zamki? Jasne, no. Najlepiej kluczem. A jak nie masz? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Okej. Okay. No to pomontujmy wytrychy. Ale tak myślę, że z 10 powinno wystarczyć.
6, 8, 10. Dobra robota. Dobra. Standardowo, nie będę już tego czytać, ale standardowo się otwiera. Tak jak w jedynce i wielu, wielu innych grach. W Undead Legacy, w modzie Undead Legacy z 7 Days to Die też tak się otwierało zamki. O. Żywica. Co jest? A, zablokowane od środka. Dobrze idę, dobrze idę. Ale najpierw to se... Dawaj mi ten. Cokolwiek to tutaj jest. Gdzie on? O Boże. Ale no. Tak. Let's go. No to idziemy, moi drodzy, po inhibitor. Auć. Chodźmy. Tędy. Ciemna strefa przed nami. Bądź cicho. Oddział dziecięcy. Ale... Mia? Gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Jak to dzieci. Mia, nie po ścianie. Oj tam, oj tam. Ale jak ładnie, równiutko odrysowane. I pusto. Ejde. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Ten szpital. Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście. Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Wolcu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wypadłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. O, stary. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz. Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Okej, moi drodzy, ja myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, żeby nie był on jakoś kosmicznie długi. Dziękuję wszystkim za to, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapeczkę w górę. Będzie mi z tego powodu niezmiernie miło. No i co... W opisie filmu macie linki do Twitcha, na którym prowadzę live'y, oraz do Discorda, więc również wszystkich z całego serca zapraszam. Dziękuję za uwagę, do zobaczyska. Ahoj!